Gamedev to jest taka mieszanka twardego IT ze sztuką. Zawsze najważniejsi byli ludzie. Uniemożliwiono nam posiadanie reklamy na e, e, stronie porno. Witam Państwa serdecznie. Dawid Majnowski z tej strony. Dzisiaj troszeczkę większa zmiana e, formatu, tutaj jak Państwo widzicie w naszym studiu, ale też e, zmiana. Językowe ewidentnie, ponieważ dzisiaj zaczniemy nagrywać nasze segmenty również w języku polskim. Tutaj z uwagi na prośby też między innymi od naszych widzów. Moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Wcześniak. Dzień dobry, witam serdecznie. Jomi, dziękuję za zaproszenie. Mateusz jest CEO i cofounderem Movie Games SA oraz członkiem rady, prawda, nadzorczej w INC. Tak. Zgadza się, tak, tak, że... się Także sam. super, że wpadłeś, słuchaj. Ja wiem, że jesteś już mega zajętym człowiekiem, także wiesz, mega dziękuję tutaj. Bardzo mi miło, że już znalazłeś czas, żeby do nas przyjść, porozmawiać. Opowiedzieć też troszeczkę o sobie naszym widzom, o tym, jak pomagałeś budować te dwie ikony polskiego rynku. Powiedz może tutaj na początek naszym widzom troszeczkę o sobie. Jak zacząłeś swoją karierę, o swoim że tak powiem, początku drogi, jeśli chodzi o to, jak zaczynałeś swoje życie profesjonalne? Od początku marzyło mi się działania w obszarze przedsiębiorczości, czyli nie praca w firmach zewnętrznych dla kogoś, tylko tworzenie własnej działalności. I tym zajmowałem się w zasadzie od pirat z około 16 roku życia mhm. w mniejszym lub większym e, zakresie Ty, jednocześnie kończąc e, dwa kierunki studiów, bo uważam, że podstawy pod kątem edukacji one muszą być zbudowane i, i uczą też pokory. Bardzo często słyszę rzucajmy studia, róbmy, róbmy biznes, natomiast studia są świetnym narzędziem, poza oczywiście networkingiem, na który się wskazuje, szczególnie tak jak rozmawiamy o Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, tam to jest jeszcze mocniej rozbudowane, natomiast one też uczą pokory i usystematyzowania pracy, że jednak pewne elementy muszą zostać załatwione, niezależnie jak dobrze jesteśmy, w różnych obszarach, które mogą nas specjalnie na, na danym etapie nie interesować. Natomiast zawsze była marzeniem przedsiębiorczość, było szukanie własnej drogi, własnego miejsca w tym obszarze. I życie uczy mnie, że niezależnie od etapu na nim, to zawsze najważniejsi byli ludzie. Czyli osoby, które spotykałem, osoby, z którymi na tamtym etapie współpracowałem, mogłem później nie współpracować, ale zostawiły mnie z dużą lekcją. Ona, niezależnie czy to były pozytywne, czy negatywne doświadczenia, to ta lekcja jest o tyle istotna, że. Buduję jakby moją obecną świadomość, buduje moje obecne decyzje rozwojowe i dla spółek, i dla siebie samego, czyli te, jakie kierunki e, należy dobierać, ale przede wszystkim też, jakim ja człowiekiem jestem, jaki kierunek dla mnie jest komfortowy, bo czuję się z tym bardzo dobrze, że e, dość mocno wybieram, co chcę w życiu już teraz realizować, a czego po prostu nie chcę zrealizować z różnych e, przesłanek. I one, e, nie zawsze mają podłoże ekonomiczne, a bardzo często po prostu. E, Brak jakby takiej wewnętrznej e, synergii mhm. e, z osobami czy też e, projektami. Mhm. Więc początek był zawsze w przedsiębiorczości, to były różne branże. Ja byłem w branży kosmetycznej, w branży jubilerskiej, e, prowadząc tam działalności. Mhm. W momencie, kiedy stwierdzałem, że mogę się gdzie indziej szybciej rozwijać, to te biznesy najczęściej albo były sprzedawane, albo realizowałem zyski, po prostu zamykałem e, takie podmioty. I długo szukałem tej swojej przestrzeni, e, którą odczułem w, w czymś, co mnie zawsze interesowało w młodości, mm -hmm. e, czyli w Game devie. E, ja byłem graczem, nie twórcą. Mm -hmm. I mnie gry interesowały. Ja miałem rodziców, którzy byli bardzo restrykcyjni. Gier było niewiele, u mnie znajomi zawsze mieli więcej tych gier. Ja zawsze tak marzyłem, żeby w nie grać, ale, ale one dawały mi wielką rozrywkę i szczególnie zgłębianie ich i zgłębianie tych możliwości, więc mam w takiej swojej bibliotece nie bardzo dużo gier, ale za to bardzo mocno ograne i bardzo mocno klasyki. E, e, tak, miał. tak, klasyki, które, które z różnych obszarów, bo ja byłem absolutnym fanem e, gier takich jak Baldur's Gate, to może kojarzysz. Mm. E, które posiadały tę głęboką, tą swoją historię, ten lore, który był wokół tego i powodował, że, że było to fajne narzędzie do spędzania tego wolnego czasu. Natomiast sam GameDev pokazał mi, że tu jest niebywale dużo cudownych osób. Ludzie, którzy tu są, są tutaj z pasji, są tutaj dlatego, że naprawdę chcą być w tym GameDevie, bo mogliby prawdopodobnie być w zupełnie innych miejscach z uwagi na swoje doświadczenia. No, game dev to jest. Taka mieszanka twardego IT ze sztuką. Tak. E, zarówno na sztukę, w kontekście powstawania animacji, reklam jest duży popyt, a o twardym IT nie będę wspominał. Bo nawet dzisiaj byłem na spotkaniach, gdzie e, po prostu górę złota za kogoś, kto ma doświadczenie i umiejętności w realizacji projektów z obszaru IT, każdego, który, mhm. który możemy sobie. E, Wyobrazić. Więc ten charakter tych osób, ostatnio Event, właśnie Digital Dragons, pokazuje mi, że fajnie jest tu być i fajnie jest tu działać i jest wiele mm -hmm. pozytywnych twarzy tego polskiego game devu. Rzeczywiście, no, co tutaj poruszyłeś kilka obszarów. bardzo fajnych, ciekawych obszarów. Dokładnie wiesz, przede wszystkim to, że. Tą taką żyłkę takiego entrepreneurial spirit mhm. można to nazwać, to już miałeś od młodych lat. Mhm. Tylko podpytam tutaj, czy rodzice jakoś cię zainspirowali do tego, czy środowisko bardziej. Jak to wyglądało takie wczesne bodźce? Tak wszystkie ciekawości. Już Wiesz, wydaje mi się, że oczywiście są to rodzice i, mhm. i oni zawsze mają na nas bardzo, bardzo duży wpływ i bardzo dużo wnoszą do naszego życia. Jeżeli chodzi o moich rodziców i rozwijali się, pracując dla dużych firm i jednocześnie. Tworzyli własne przedsiębiorstwa. Ale to, co najważniejsze, no rodzice mi przede wszystkim charakter takiej osoby naprawdę ciężko pracującej, że nic nie przychodzi w życiu łatwo. I, I faktycznie moja mama i tata pracowali po kilkanaście godzin dziennie. Ja pamiętam, że był okres w moim życiu, gdzie uważałem, że, że jak brakowało mi ich obecności i uważałem, że to jest złe, ale z drugiej strony wiem dzisiaj, że, że tak się powinno działać i powinno się jednak pracować, bo gdy przychodzą, znaczy jak jest. Jak jest fajnie, to o opowieści dobre historie robią robotę. Natomiast jak zaczyna się robić ciężko, to naj, najistotniejsze jest, żeby. Prezes w spółce czy funder był tak naprawdę tym liderem, czyli osobą, która działa z zespołem, a nie zostawia go, wypycha i w tym czasie wypoczywa gdzie indziej i czeka na nastanie. No, faktycznie przywódcą, prawda, który Zgadza się. jakby swoją wizją, swoim autorytetem, ale też swoją wiedzą ciągnie I ten temat do przodu, tak, a nie że tak powiem, deleguje tak, tematy. Obecnością, zaangażowaniem, jakby walczeniem Widzę, że jeżeli ktoś nie ma takiego instynktu, to takie biznesy bardzo często się kończą przy pierwszym problemie. I hmm. bardzo cenię sobie w biznesie takich fighterów, którzy są zawsze. To znaczy, jak jest dobrze, to wszystkim jest dobrze, ale jak jest źle, to potrafią zakasać rękawy tak, i być obecni. A the, the deck. I wtedy też łatwiej jest zespołowi, bo zespół inaczej odbiera, jeżeli ktoś jest tu z nimi teraz, a nie dzieli zaangażowanie w jakąś trudną sytuację pomiędzy wypoczynek czy pobyt gdzieś za granicą. Tak, nie jest skomitowany w taki prawdziwy, tak, dokładnie. jednostajny sposób. Tylko jest tam. Kiedy rzeczy są ok i wszystko płynie, mniej lub bardziej. Zgadza się. Yy, wiesz, swobodnie, a jak zaczynają się jakieś, wiesz, turbulencje, to nagle znika. No to, to nie jest Oczywiście, to masz rację, absolutnie. To w tym w takim układzie to nie jest prawdziwy leadership, prawda? Nie, to, to jest zwykły zarząd, który, tak. który podchodzi do tego jako do zlecenia. A mi mega zależy na tym, żeby właśnie budować takie zaangażowanie mm -hmm. w działanie spółki, które wykracza poza samą pracę, tylko naprawdę mm -hmm. chęć traktowania tego jako... Uh, jako Własne miejsce, jako taką jako dom swój, i też uważam za największe porażki momenty, kiedy to się nie udawało. Kiedy mm -hmm. widziałem, że na przykład e, ta drużyna nie działa razem. I ona tak. tworzy jakieś tam e, podgrupy, nazwijmy frakcje. to frakcje, e, które mają między sobą tarcie, i, wiesz, i i to uważam za takie moje największe e, porażki pod kątem e, zarządzania i, i prowadzenia tego zespołu, bo gdzieś zawiodło albo moje kompetencje, albo zaangażowanie, mm -hmm. albo inne aspekty. Wiesz też. Y jak sam na pewno wiesz, jakby jesteśmy ludźmi, uczymy się, prawda? To, to, ja jest, to. Wiesz, to jest proces, który y, gdzieś tam trwa i czasami, tak jak wiesz, rozmawiam z różnymi osobami ze świata, startupów, ogólnie biznesu, czy mhm. y, po stronie wiesz, inwestorów. Y, często jest tak, że w tym procesie trzeba przepalić jeden, dwa, może czasami nawet trzy biznesy, żeby wyciągnąć te lekcje na własnej skórze, pewnie żeby się nauczyć, żeby móc właśnie tak jak teraz ty to robisz, w jakiś taki. Dojrzały i poparty doświadczenie sposób musi się oczywiście zreflektować na to, co jest ważne, jak do pewnych rzeczy powinno się podchodzić, na co trzeba zwrócić uwagę. Tak, dokładnie. Wiesz, tak jak wspominasz, i, i wcześniej ja mówiłem o kwestii tego walczenia i tworzenia biznesu. To zawsze jest taka krzywa uczenia się. Ja tak. na przykład dzisiaj wiem, że wiele decyzji, które podjąłem, pewnie dzisiaj bym podjął inaczej, ale z drugiej strony te decyzje doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem i tak. ja z tą ekipą, z którą jestem, z tymi rzeczami, które mogę ra realizować, jestem bardzo szczęśliwy. Mhm. Więc też. E to, co jest bardzo ważne w życiu, i to okay. zawodowym, i prywatnym, to są realne oczekiwania i docenianie tego, co nas spotyka, bo bardzo często spotykam osoby, które za bardzo starają się te negatywne zdarzenia w ich życiu czy emocje przekładać na, swoją, na swoje całe życie i powoduje, mm -hmm. że ono się wydaje jakby gorsze. Ja uważam, że trzeba realnie patrzeć, wiele rzeczy które Zrównoważony, przepraszam, że wchodzę w słowo. No, żeby w bardziej taki zrównoważony sposób, jakby tak. rozumiejąc wagę i ważność zarówno tych. Bardziej testujących nas, cięższych momentów, jak również tych no, zwycięstw. Bo zwycięstwo wiadomo, że celebrowanie ich jest łatwe. A wyciąganie, oczywiście. wiesz, wyciąganie jakichś konstruktywnych, y, samokrytycznych refleksji z porażek. No, tak jak sam powiedziałeś, może nie każdemu przychodzi tak łatwo, jak może powinno, prawda? Jak powinno, oczywiście. A, a słuchaj, wspomniałaś tutaj też y, 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 podczas swojej wypowiedzi o tym, że oczywiście game dev, że to było coś, co wiesz, mhm. to zainteresowanie wzięło się z tego, że. No tak jak w sumie ja, ja też mogę już sięgnąć do swojego własnego doświadczenia w temacie. Jak byłeś młodszy, to po prostu zacząłeś grać pewne tytuły, interesować się tym, nie wiem czy bardziej grać na konsolach, czy bardziej na komputerach. PC, tak. Totalnie PC poza jednym wyjątkiem, Nintendo 64, które dostaliśmy od rodziny nice. mieszkającej w Paryżu. Mhm. Wow, to był nie, niebywały... to. Jedne z moich lepszych wspomnień to granie Mega Mana statom i to było mega jakby fajne doświadczenie uh -huh. i też zmieniające tak samo jak Game Boy się zaczął pojawiać. Znaczy uważam, że my nasz odcinek. Jest tym ostatnim, który tak. miał to poczucie, że faktycznie był obecny przy tych dużych zmianach, jeżeli chodzi o konsole, takich dynamicznych, pojawianie się różnych Tak, że to -ta. naprawdę była rewolucja. Z tak. roku na rok te gry się po Zgadza prostu się. zmieniały. Mam młodszego brata, 7 lat, mhm. i on już nie widział tego w, tej, w tym obszarze. On nie widział tych czarno-białych mhm. monochromatycznych wyświetlaczy. On nie widział tego, że. Dużych Tetris. monitorów, że trzeba było mieć miejsce w się, że ten Tetris nie? to był szał, a. i to faktycznie było coś, co robiło wrażenie, a, a potem ten, to tempo poszło e, drastycznie do przodu, i myślę, że to dało nam taki, taką przewagę e, doceniania tego, co było obecne, i doceniania tych drobnych rzeczy, i dostrzeżenia tego, że te gry miały być miodne. E, takie, jak to się mówiło, czy takie ciekawe do grania, gdzie mm -hmm. nie zawsze miało wyraz w grafice chociażby, albo ilości mechanik. Tylko za tym stał gdzieś jakiś faktycznie fajny designerski pomysł, żeby one były dobrze zaprojektowane jako rozgrywka. Tak, i też wiesz, jakby te gry, nazwijmy to gry z dawnych lat, one tak. też troszeczkę bardziej oddziaływały na wyobraźnię, troszeczkę bardziej ją stymulowały, mm -hmm. bo nie miałaś po prostu tak dużo tych szczegółów i detali podanych, umówmy się, wiesz, mówiąc jest gdzieś tak y, na talerzu, mm -hmm. tak jakby, prawda? Ale słuchaj, no to y, jakby Idąc tą drogą, tak. Yy, jak się, opowiedz nam no, o tej historii: jak to się wydarzyło, że ta pasja, to zainteresowanie zostało przekute w pewnym momencie w biznes. To już szósty rok, czy już nawet siódmy rok, no, prawda? Prawie, z, prawie siódmy. Prawie siódmy z Movie Games, także myślę, że tutaj nasi widzowie byliby bardzo zainteresowani, żebyś opowiedział, jak to się w ogóle zaczęło, jak Twoja droga właśnie z Movie Games się rozpoczęła, mhm. od czego. No i też wiesz, jakby jak to się rozwijało w czasie. Jakie były takie, wiesz, takie najbardziej projekty, z których wiesz, tak jak byłeś z firmą, z których wiesz, jesteś najbardziej dumny, tak jak teraz spoglądasz wstecz. Mhm. Wiesz co, Gamedev pojawił się w formule następującej. To był taki, mam wrażenie, że e, lata te 2016 17, to były lata, kiedy e, Gamedev zaczynał przeżywać początek takiej rewolucji, czyli zaczął przychodzić do mainstreamu. Mieliśmy e, olbrzymi sukces CD Projektu, pod kątem e, e, ekonomicznym, czyli Wiedźmin Trójka wyszedł w 2015 roku, mm -hmm. jeżeli się nie mylę. Ale poza Wiedźminem mieliśmy kolejny silny podmiot, czyli Eleven Beat Studio, które też e, mniej więcej w tamtym okresie wydało This War of Minor, czyli mieliśmy pokazane, jak bardzo produktem takim naszym eksportowym może stać się Game Dev. I idea Game Devu i mojego pojawienia się zaczęła się tak naprawdę od swobodnej analizy, w co zainwestować, w jaką spółkę Game mm -hmm. devową, e, notowaną na giełdzie. I od aspektu właśnie szukania tych opportunities inwestycyjnych pojawiła się idea, żeby coś stworzyć. I spotkałem na swojej drogie, drodze bardzo fajne osoby. Jedną z nich e, współpracuje do dzisiaj, czyli Maciej Mjąsik, mm -hmm. ikona i legenda branży Game Dev. Człowiek, który stworzył pierwszą polską spółkę, pierwszą polską, przepraszam, nie spółkę, tylko grę percytową, czyli Electro Body, to był bodajże 1992 rok, mhm. sprzedał pierwszą e, polską grę do Electronic Arts w 1995 roku, czyli był twórcą takiej e, rewolucji tworzenia gier komputerowych e, w Polsce. Zaczęliśmy się zastanawiać, jakie, jak my chcielibyśmy tworzyć e, te produkcje, a w zasadzie jakich błędów starać się unikać, e, które gdzie indziej zostały popełnione, ale to nie dlatego, że uważaliśmy się za mądrzejszych, tylko dlatego, że widzieliśmy, jakie rozwiązania po prostu nie funkcjonują i też mieliśmy ten komfort, że e, jak zaczęliśmy tworzyć podmiot, zaczęliśmy go tworzyć w totalnie cyfrowym świecie. E, czyli Kiedyś ten świat wymagał, tworząc grę, trzeba było sprzedać ją do dystrybutora w Francji. On musiał mieć swojego na południu, i tam na południu, w tym mieście, w którym ona finalnie była sprzedawana, to były sklepy, ale jeszcze był pośrednik. Kończyło się na tym, że twórca dostawał 10% z tego pudełka. Bo jeszcze tak. trzeba było po drodze wytłoczyć tą płytę, zrobić pudełko. I to stałeś na, na tych półkach. półkach. dokładnie, to wiesz, też zajmował czas, wiadomo. A to jest dystrybucja, o której ty mówisz, digitalna, elektroniczna, prawda? Tak, to jest Steam, to jest rewolucja, którą e, Valve zapoczątkował e, i jest, e, może nawet nie tyle zapoczątkował, ale jest liderem e, mhm. tych zmian, która dała graczowi. Nam możliwość kliknięcia w guzik posiadania tej gry bez wychodzenia do sklepu, od razu instant, e, sprawdzenia ile ona kosztuje, nie szukania czy to e, GameStop, jak w Stanach, czy gdzie indziej, żeby ją dostać. Mhm. A z drugiej strony, dla, dla mnie, dla twórców, dla wszystkich twórców w Polsce, daje możliwość tego, że ja dokładnie wiem, jaka będzie prowizja za dystrybucję e, tego tytułu i nie muszę się zastanawiać, co więcej, jakie więcej nakłady finansowe muszę e, dołożyć w postaci tłoczenia, płyty, mhm. pudełek. Logistyki, które są naprawdę mhm. skomplikowane, tylko to się odbywa po prostu za pośrednictwem platformy cyfrowej dystrybucji. Czyli ogromne uproszczenie całego procesu. Tak. Znajdujecie się wtedy, Wy jako dystrybutor gier, tak naprawdę o wiele bliżej. Końcowego użytkownika, bo no nie, nie chcę powiedzieć, że dzieli, ale jest między Wami tylko i wyłącznie ta platforma, która zrzesza tych użytkowników, tak. i po prostu jest to: no i na wyciągnięcie ręki, ale no na kliknięcie, tak jak to ładnie ująłeś, i tak gra ten tytuł, może się znaleźć tak naprawdę od razu, no, w kilka minut, tak naprawdę, po premierze, już użytkowników na ich PC-ach czy na ich konsolach, jeżeli to jest na przykład nie wiem, PlayStation Network. I te osoby już mogą grać. Zgadza się w ten tytuł. Zgadza się. Co więcej, tego typu platformy powodują jeszcze głębszą rewolucję, mhm. a mianowicie umożliwiają narzędzia, które starają się, a może inaczej, które dają możliwość ograniczenia kosztów marketingowych. Z tym mhm. posiada swoją listę, czyli listę życzeń, do której można dodawać produkcję. dotychczas Dobra premiera to były wydane potężne nakłady marketingowe w dniu premiery, żeby każdy mhm. na świecie zobaczył potencjalny klient, jaką mamy produkcję, mógł zdecydować mhm. się i wyjść z domu, pójść do sklepu i ją kupić. Teraz jest po prostu na Steamie pozycjonowane. Jest pozycjonowane na Steamie na podstawie tej już listy. I w zależności od tego, jeszcze idąc krok dalej, z produkcyjnego punktu mhm. widzenia, widzimy, że te, które performują lepiej, mają duże szanse być większymi e, sukcesami sprzedażowymi mhm. później. Więc jest dużo narzędzi, które e, Sprawiły, że to jest bardziej matematyka, a nie biznes relacyjny. Oczywiście mhm. dalej można popełnić wiele błędów i dalej. Oczywiście. Wysoka uslista nie oznacza wielkiego sukcesu. Niska uszliska ta nie oznacza złego, złej produkcji, ale są pewne wskaźniki, na których można bazować, a to jest bardzo mhm. dużo. I niewiele branż posiada takie rozwiązanie. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych powodów. Właśnie ta cyfrowa dystrybucja i możliwość Policzenia, dlaczego ten polski game dev stał się gwiazdą rynku kapitałowego w pewnym mm -hmm. momencie i wiązał się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Mm -hmm. A powiedz mi, jak teraz sobie patrzysz na te ostatnie kilka lat z Movie Games? Mm -hmm. Trzy tytuły, z których jesteś o, oczywiście w subiektywny sposób. Może najbardziej dumny, może yy, najbardziej się podobały, jako też osobie, która, której, no, boże, chciałeś tak. powiedzieć, you know, której, yy, yy, jak wiesz, yy, tak. jak żeśmy sobie powiedzieli, gaming jest yy, bliski twojemu sercu też jako, nie tylko jako biznesmenowi, też jako tym, że jesteś graczem. Mhm. Takie trzy tytuły, które no, są dla ciebie na, takim, taką topką. Wiesz co, dla mnie te tytuły to będą takimi majestonami w spółce. Bo mhm. ja staram się. Nie podchodzić czystą preferencją do gier, i nie robić gier pod siebie, uh -huh. czy nie sugerować powstawania gier pode mnie. Uh -huh. Dlatego tutaj powiem czysto biznesowe. Pierwszą uh -huh. taką e, grą była Last for Darkness 2018 rok. Uh -huh. e, to był horror, ale on był Walking Simulatorem, czyli było, u, była jedna konkretna trasa, którą się przychodziło, jakaś historia, którą się poznawało. Uh -huh. e, Fajny zespół z, ze Śląska, do którego często zresztą w tamtym okresie jeździliśmy, mhm. spłaciła się 24 godziny. I koszty wszystkie no zostały ta, to pokryte. Nieźle. I to, to było bardzo nieźle. I to było dla nas takim poczuciem, że faktycznie da się zrobić, zaczął się konstytuować u nas jakieś takie percepcja marketingowa. Mhm. Zaczęliśmy, e, to znaczy nabraliśmy wiatrów w żagle, bo wcześniej mhm. było tak, zobaczymy, co wyjdzie, a to było poczucie że ma szansę to zadziałać. Kolejną taką produkcją był The Beast Inside. Mhm. To był rok 2019 i to była gra, która była poniżej rynkowych oczekiwań, okay. ale z, z mojej perspektywy dwie rzeczy dowiozła, czyli bardzo fajnie było doprowadzenie większej gry, bardziej rozbudowanej, w, jeżeli chodzi o grafikę, fotogrametrii, więc te niektóre z przedmiotów były naprawdę fenomenalnie odzwierciedlone do dnia dzisiejszego mogę pokazywać jako taki referenc tych, tej jakości osiągniętej, mm -hmm. ale to było też duże wyzwanie dla organizacji, czyli mówi dokończenie tej produkcji. W rozumieniu takim, że wymagało to bardzo dużego zaangażowania i zobaczyłem, że jakby ekipa, którą mamy, jest w stanie zaangażować i wspierać deva, twórcę w tym, żeby ten produkt finalny był najlepszym możliwym. Mm -hmm. Trzecią grą będzie Drag Dealer Simulator, a grałem. Ciekawa gra. O. To jest mi, jest mi bardzo miło, bo ta gra u, ucieleśnia w sumie to, o czym na początku mówiłem, że ona ma być miodna. Ona ma być ciekawa mhm. i ona ma dawać satysfakcję z rozgrywki, ale czy ona graficznie jest dobra? W sensie ładna? Nie. Ona nie jest ładna, dlatego że... Taka strateg... Przepraszam, to jest wiesz, jakby biorąc pod uwagę to, ile tam jest różnych takich variables, prawda, tak. jakichś rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, mhm. To jest w pewnym sensie first-person strategy tak naprawdę. Dokładnie. To jest gra, która, ja właśnie, to, to jest gra, która daje bardzo dużo e, frajdy mhm. i z tych wszystkich e, zmiennych, o których mówisz. E, ona wymaga kombinowania, daje różne ścieżki realizacji, ale to jest gra, którą robiliśmy za okolice 200 tysięcy złotych. Mm -hmm. Więc to był naprawdę nieoptymalny, a niski budżet. Mm -hmm. Świetny zespół, który to dowiózł. Mm -hmm. Perfekcyjny timing, bo to było 16 kwietnia 2020 roku. Pandemia w swoim szczycie ludzie siedzą w domach i wchodzą. Tak, w mamy zły czas. Tak. E, wchodzi ta gra i daje faktycznie fajną rozrywkę, alternatywę i ucieczkę mm -hmm. w, tym, w tym segmencie Indii od trosk, które nas e, spotykały. Tak. My tę grę rozwijaliśmy przez kolejne 3 lata. Dodawaliśmy do niej DL seki, ale widzimy, że ona do dnia dzisiejszego sprzedaje się bardzo dobrze i ona zbudowała nam to, co chciałbym zapytany przez Ciebie. Być może będzie taka okazja w przyszłości cztery gry, to chciałbym, żeby tą czwartą był właśnie DDS dwójka. Właśnie miałem to zapytać, bo chyba z tego, co właśnie się orientuję, będzie. Będzie. Już go ogłosiliśmy. Mm -hmm. Chcemy, żeby był on w tym roku zrealizowany. Natomiast DDS dwójka tak naprawdę, będąc uczciwym, to jest taki DDS jedynka naszych marzeń. I to nie umniejszam. Dopic wypicowany, dopracowany, tak jak z odpowiednim budżetem zakładam tak, też. Z odpowiednim budżetem, ale to jest idealnie to, co chcieliśmy od początku dać mm -hmm. graczom. Dlatego ja mam tak duże nadzieje. Bo to nie jest po prostu na siłę zrobiony sequel i często mm -hmm. to się dzieje w branży indie i tak. widzimy, że te sequele wychodzą one trochę spadają, bo gracze nie wiedzą, jaka jest różnica. Mm -hmm. W DDS-ie marzono o damy koopa, czyli umożliwimy gra, granie, jakby wspólnie w tą grę. To jest fenomenalne, bo to nagle otwiera nas e, grywa, e, jakby możliwość. Rozszerzoną grywalność całą, tak. prawda? Bo teraz możesz ze swoim kolegą gdzieś tam wiesz się po prostu złapać i, I grać z nim. Z nim grać, i, tak. I spędzać ten czas wspólnie. Mm -hmm. I on odpowiada właśnie dzisiejszym. Czasem ja tak z zazdrością zawsze patrzyłem na takie e, spółki, które miały u siebie w portfolio coś takiego chociażby jak e, Creepy Jar z Callem, Fenomenalny zespół i, i doskonała mm -hmm. gra. I my rozważaliśmy, czy na siłę nie wpychać do dds jedynki część rozwiązań, ale zapadła wtedy u nas decyzja i mam nadzieję, że będę z niej bardzo szczęśliwy, żeby tym razem wykonać to, jak powinno być wykonane. Mm -hmm. Czyli poza jakimś upgrade'em technologicznym to będzie dużo większa gra. To będzie gra, która nie będzie udawała GTA, od razu zaznaczam, my mhm. wykorzystujemy naszą niszę, e, natomiast zagwarantuje to wszystko, czego gracze naprawdę bardzo chcieli mhm. i punkt startu dla nas jest nieproporcjonalnie lepszy niż w roku 2020. Mhm. Mamy jeden z największych w tym kraju Discordów. Mamy potężną grupę społeczną wokół e, DDS-a 1 i DDS-a już teraz, bo też mhm. budujemy na Steamie. Wiemy, jak marketingować tego typu produkcję, a ona z naturalnych przyczyn substancji nielegal, pojawiających się substancji nielegalnych. Tak, to trzeba uważać, nie? Trzeba uważać z marketingiem. Zamknęli nam parę razy nasze konto na YouTube, więc mniej więcej... Jezu, wie... dobrze, mam nadzieję, że nas nie zamkną. Śmieję <grym> się, ale przepraszam. Mów. Nie, jasne, jasne. Nie, nie, ale faktycznie to śmiechy śmiechami, były tam obawy, mhm. jak dodawaliśmy dodawaliśmy, gry. Przerobiliśmy kilka takich, powiem, powiem ci nawet jako taką totalną ciekawostkę, w to, że kiedyś mhm. nie udzielono nam szansy na, w sensie ode, uniemożliwiono nam posiadanie reklamy na e, e, stronie porno, bo mieliśmy horror, gdzie to nie był horror erotyczny w żadnym wypadku, ale, ale były tam elementy, nazwijmy to e, Negliżu, tylko to nie grało głównej roli. Bardzo fajna gra, mhm. Last las Beyond. E, mogę Ci w ogóle kod wysłać, bo naprawdę jest dobrze, dobrze zrobioną mhm. grą. To był jakiś element i marketing wpadł na taki szalony pomysł. Że może tam wprowadzić marketing. Mm -hmm. Erotyczne się nie sprzedają, ale być może tam można przetestować, jaka będzie konwersja. To było na takiej. Yy, na no po prostu sprzeda sprzedaż, tak? Nie nie, nie, nie sprzedaż, tylko marketing, czyli okay. reklamy przekierowujące na Steam. Mm -hmm. I to była kwestia tego, zobaczmy, jak to konwertuje w marketingu. Mm -hmm. no, tak jest ciekawe, A zablokowali w jakimś konto się... mark do, no, do marketingu, uzasadniając się jakimiś tam argumentami, mm -hmm. że erotyczność OK, ale tam jeszcze jest dekapitacja coś innego, no bo horror no, w sumie tak. E, więc, więc absolutnie. Także nie, teraz Uważacie Uważamy, na tego typu tak, tematy. a powiedz mi, na... powiedz mi jedną rzecz, bo tutaj też wspomniałeś o tej społeczności graczy, tak. to też jest mega ciekawe. Powiedz mi, czy wy jakby pewnie, czy pewnie w jakimś stopniu, na pewno, ale w jaki sposób słuchacie tej community, w jaki sposób, że tak powiem, Nazwijmy to konsultujecie się z mhm. fanami, z tą społecznością, którą zbudowaliście wokół waszych tytułów, i jak starać się wychodzić naprzeciw ich jakimś tam, powiedzmy sobie, sugestiom, oczekiwaniom, tym, co mówią. Żeby, tym, co mówią? Żeby stworzyć optymalny tytuł, to trzeba wybrać te rzeczy, które community chce, mhm. e, które są dla nich najważniejsze, a jednocześnie dla nas najtańsze w realizacji. Staramy się ich słuchać poprzez dawanie dostępu do produkcji. Mało osób dzisiaj pamięta, ale jeden z pierwszych prologów, jakie były w tym kraju wydane, no to właśnie był do Last from Beyond prolog mhm. wydany, wydany przez nas. Teraz tych prologów jest bardzo dużo, i tym, tym celem naszym, ale też wielu spółek jest zdawanie dostępu do produkcji: publikacja dema, publikacja prologu, która umożliwia dotknięcie jej i dawanie nam feedbacku poprzez ankiety zawarte w tym. Mhm poprzez oceny jakie dają na Steamie i poprzez ilość osób zaangażowanych. Ale badanie tego community to jest przede wszystkim dawanie im platformy do komunikowania mm -hmm. się bo z tego, że gra będzie miała dużo fanów, jeżeli my nie będziemy ich mogli, mówiąc kolokwialnie, dotknąć. Tak. Dlatego też zaczęliśmy bardzo szybko na naszym rynku tworzyć Discordy. Mm -hmm. Discordy naszych gier, które zaczęły zrzeszać tych graczy i angażując ich poprzez chociażby do, o, do Alaskan Truck'a było wiele takich rzeczy robionych do, do gry, e, e, wykonywanej przez ROAD Studio, e, w którym jesteśmy akcjonariuszem. Mhm. E, tam głównym elementem było chociażby dobieranie, jaki to będzie track, jaką grę lubicie off-road czy on-roadową, e, i wiele takich aspektów, które oni się mogli wypowiadać, i mogliśmy badać im na nich, reakcje na rozwiązania, jakie chcemy wprowadzać, ale produktem ubocznym tego zdarzenia było też tworzenie naszych adwokatów. W marketingu adwokatów, mm -hmm. osób, które tam, gdzie nas nie było, na forach, grupach, wypowiadały się o nas pozytywnie, bo czuły się zaangażowane w tą społeczność. Tak, miały jakiś taki stake, możemy powiedzieć, Dokładnie. czuły jakby pomimo to, że oni sami nie tworzyli, nie siedzieli nad tym kodem, i nie, nie budowali tej całej grafiki, mieli po prostu jakby tako, takie wrażenie, uczestnictwa w pewien Dokładnie. sposób w tym jakby takiego wpływu na końcowy projekt także moje gdzieś tam sugestie zostały wiesz wykorzystane Teraz gram w tą grę i widzę mój pomysł jakby wdrożony to musi być też w, w swoją drogą oczywiście mogę sobie to wyobrazić mega satysfakcjonujące jeżeli właśnie potem e, jako gracz jako fan jest, jest potem takie przełożenie w pewnym sensie na wychodzące tytuły, które się uwielbia. Świetny mechanizm. Naprawdę no. działający ludzie chcą być częścią, nie mogą być częścią w tych wielkich projektach, mhm. więc branża indie czy taka Ejowa. Jest w stanie to zagwarantować i jest w stanie to zagwarantować zarówno graczom, jak i twórcom. Mhm. Te osoby, które działają w tej branży, chcą, stwor chcą stworzyć własną rzecz, rzecz, w której będą czuli własne DNA. Mhm. I to też sprawia, że pomimo tego, że mamy Techland, mamy CD Projekt, czyli twórców gier triplejowych, mhm. którzy na pewno są w stanie zaoferować większe pieniądze za pracę ekspertom, natomiast nie gwarantują faktycznie posiadania DNA. W, w tym produkcie, a my chcemy to móc gwarantować, i, i dajemy tą przestrzeń, że też ten twórca mhm. faktycznie może wnieść, może zmienić tą grę i sprawi, że ona będzie bardziej jego. Mhm. A w Twoim odczuciu, jeśli chodzi o taki, nazwijmy to, szerszy rynek tego game devu tutaj w Polsce, mhm. wiesz, wiele moich rozmów tutaj gdzieś właśnie z sceną, jeśli chodzi o startupy, czy ogólnie szeroko pojętych aktorów związanych z innowacjami. Często bardzo podkreśla to, że Polska to jest fantastyczny rynek, jeśli chodzi o wieś, młodych, zdolnych ludzi, którzy tak. mają wieś, ciekawe pomysły. No, ewidentnie, patrząc wieś, na Was, na Wasz sukces, jak opowiadasz o swoim zespole, dużo z tych osób potem gdzieś znajduje swoją drogę, idąc ścieżką kariery mhm. związaną właśnie z game devem. Powiedz mi, jak Twoim zdaniem, w takim naprawdę short czy medium term, Ty widzisz ten rynek tutaj w Polsce, tego game devu? Dużo jest właśnie tych takich indie. Studiów, studiów, prawda, które wiesz, nie są może, oczywiście, wiesz, nie, ujmując, nie są aż tak duże jak właśnie taki Techland czy CD Projekt, mm -hmm. ale też mają swoje ciekawe produkty, swoją rzeszę fanów i swoje kiemiec. Jak uważasz, że ten rynek się będzie tutaj w Polsce w następnych, nie wiem, trzech latach, czterech latach rozwijał? 2020 rok był momentem takiej bardzo dynamicznej ekspansji, mm -hmm. wspieranej. W głównej mierze przez nasz rynek kapitałowy. Mhm. Było bardzo dużo środków, które trafiały na objęcie akcji w emisjach. To się skończyło i mamy znacznie bardziej selektywne w tym momencie podejście. Od 2020 końcówki, a w zasadzie może od początku 2021 widzimy spadek zarówno sentymentu, jak i zdolności pozyskiwania środków w GameDevie który powoduje duże obawy, dlatego że mm. część tych startupów, i to widzimy globalnie, niezależnie czy patrzymy na GameDev, czy patrzymy na jakąkolwiek mm. branżę, miały swoje rundy finansowania. I to nie była jedna, to często nie były trzy, tylko było ich znacznie więcej. Te szanse tutaj pod kątem rynku kapitałowego zostały znacznie ograniczone, pozostały dla najlepszych, co spowodowało, że część spółek już w 2021-2022 nie były na to przygotowane. Ten ciężki okres z perspektywy finansowania dalej się nie kończy, dlatego że wydawcy mają mniej środków, szykują się na to, na to co przed nami, wybierają tylko te diamenty. Mhm. I Wróciłem teraz z konferencji Digital Dragons i przewija się, my szukamy tylko tych diamentów. Jakby nie robimy już betów takich na zasadzie weźmiemy więcej gier za czym, co wyjdziemy, musimy być tak, wiesz, absolutely sure, że to jest. To, że ten projekt to będzie po prostu sukces murowany, będzie, komercyjny. Tak. Zgadza się. I już zaczyna się pojawiać tendencja, że nawet wydawcy szukają wydawcy, kolokwialnie oddają swoje projekty innym na ukończenie. Naprawdę? Tak. I, I to jest dostrzegalne. Czyli dalej żyjemy w, w takim... Trak z deweloperami. Przepraszam, ci przerywam. Tak, że deweloper nie kończy tematu, tylko sprzedaje go gdzieś tam. Zgadza się. I tego jest, i tego jest coraz więcej. I To trzeba jasno sobie powiedzieć, że to są duże wyzwania. Mhm. I to jest z tych negatywnych informacji. Z mhm. pozytywnych jest tak. E, dalej gra dobra, dobrze zamarketowana, może się fenomenalnie s, e, sprzedawać. I jest wiele gier w drodze, Zmieniających życie dla spółek, mhm. i, i, i tego jest duży track record. Nasz game dev, ten duży, bardzo się utwardził. Mamy 11-bit studio, które niebawem będzie miało dużo premier. W sensie niebawem w okresie najbliższych dwóch, trzech lat, ale przygotowuje ich budżety na te gry są znacznie większe, budżety wydawnicze są znacznie większe. Wręcz widać, że ograniczają ich na przykład zdolności marketingowe, obsłużenia tego na poziomie, którym są a nie kapitałowe. Mhm. E, pojawiły się kolejne spółki, jak chociażby e, PCF, które były w stanie pozyskać finansowanie na dalszy rozwój, czyli te mhm. studia rosną. Wiele jest bardzo fajnych podmiotów, e, nie Chociażby jak Answer Studio, z którym mamy okazję współpracować, a ja bardzo cenię za, za to, co osiągnęli, bo ponad stuosobowy osobowy zespół to jest coś godnego podziwu. Mhm. Jeżeli chodzi o to graczy, oni są dalej chłonni. Mamy nowe konsole. Te konsole popychają ilość sprzętu, który jest posiadany. Więc z jednej strony mamy wyzwania, z drugiej strony. Mamy dalej te szanse, które są, więc ryzyk wiele, ale jest dalej o co walczyć. Ta branża się nie zmieniła, więc ja mam takie poczucie, że ten ograniczony sentyment dzisiaj, który jest na, na giełdzie, chociażby do spółek Game devowych, łatwo go odczarować, jeżeli będzie ten pozytywny niesłow, czyli dobre premiery mhm. i faktycznie może się pojawić, bo jako branża oferujemy dowolną skalowalność, mhm. e, która jest rzadko spotykana. Jeżeli mówimy, nawet o, wspominaliśmy deweloperów w takim konserwatywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście święcą teraz wyniki, jest bardzo dobry dla nich moment, aczkolwiek e, tam nie będzie, nie będzie sytuacji, że będą budowali tysiąc mieszkania, wybudują dwa tysiące, nagle się okaże. Tak. To się nie zadzieje, więc możemy tylko mówić, ta efektywność zmniejsza krótko. Ale można na giełdzie trafić na spółkę, która wyda w przyszłym roku This war of Mine'a. To był projekt za 2 miliony złotych 11 bitów, więc też w zakresie takiego powiedzmy, no indii mhm. jeszcze. No bo ta granica tego indii się też przesuwa, bo prawca drożeje i też wymagania względem tak, gier drożeją. Który stworzy spółkę wartą 500 miliard złotych z małego studia, które miało dobry zespół, ale wcześniej nie miało spektakularnego sukcesu. Więc to są takie szanse, które się faktycznie dalej są, mhm. dalej pojawiają, ale będą, wydaje mi się, znacznie bardziej selektywne i będzie wiele jeszcze przed nami obaw i, i ryzyk, no bo Poza tym, jak mówię o spółkach giełdowych, to jest ich bardzo wiele, które pomimo tego, że miały przeprowadzane emisje i komitowały się do wejścia na giełdę, to to się nie wydarzyło. Obsunęło się albo w ogóle zostało położone na półkę, tak naprawdę. No, wydaje mi się, że dużo w ogóle odłożyło to na półkę, i, i wtedy pewnie jest jakiś tam do zamenedżowania kwestie relacji z inwestorami. bo sam w paru spółkach, które, które miały wejść na giełdę, a są dalej spółkami. Za akcje i udziały, przepraszam. Mhm. I wiesz, i ja nie wiem, czy nie miałem do końca jakby. Pomysł na zamenedżowanie tym, jak, jak to zakomunikować? No bo jedyna oferta, jaką dostałem, to propozycję, żeby oddać po nominale. Czyli jakoś tam 1500 razy gorzej niż obejmowałem. I tak, mm -hmm. no nie jest to dobra wiadomość. nie, no no, nie wiadomo. jest to dobra wiadomość, więc, więc to jest też pewnie takim ryzykiem i tym ciężarem, który wisi na naszej branży, że dużo kapitału zostało zablokowanego. Mm -hmm. Jeżeli on by się odblokował, to pewnie też poszło w górę płynności i poszło w górę zaufanie do samej Co? branży. Nie no, oczywiście. Ale wiesz, no jakby chyba możemy sobie powiedzieć, że wiesz, patrząc tak globalnie na to, co mm -hmm. się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat w polskim game devie, to, to jest tak naprawdę szalony, szalony sukces. Szalony sukces. Tak, wiesz, jakby to jest jeden z tych, czasami jak rozmawiam z kolegami, z koleżakami z zagranicy, to właśnie często ten game dev pojawia się jako taki przykład takiego flagowego eksportu polskiego, czegoś, z czego Polska mhm. jest znana, zwłaszcza właśnie w kontekście takiej, wiesz, technologii i branży IT. Także, wiesz, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale myślę, że możemy sobie tę dyskusję podsumować w taki sposób, że pomimo tego, że z różnych przyczyn i z różnych stron, wiesz, branża tak naprawdę mierzy się z wieloma przeciwnościami, mhm. to suma sumarum jest na dość dobrej trajektorii i Przeszłość, to, co było, pokazuje, że drzemie tam jeszcze fantastyczne, fantastyczne pokłady ogromnego potencjału, które prawdopodobnie gdzieś może troszeczkę wolni, ale będą się w następnych latach uwalniać. Jeżeli ma się u nas uwolnić potencjał, jeżeli rozmawiam bardzo często o polskich jednorożcach, mhm. to one mają najłatwiejszy sposób powstać w naszej branży. Jeżeli chodzi o branżę, IT, ja mówię o wyzwaniach e, mhm. i, i pokazuje te cięższe rzeczy, bo uważam, że też mhm. naszą rolą jako osób zaangażowanych w tą branżę, w komunikacji z rynkiem wyzwaniach, jest, jest mówić o wyzwaniach, okay. bo, bo pewnie też dużo samych pozytywnych informacji powodowało trochę dysproporcje pomiędzy tak. rzeczywistością a percepcją tego inwestora, więc staram się przemycać i mówić o tym, że są te wyzwania, że, że będą te ryzyka, mhm. natomiast e, Maciej Miosi powiedział bardzo mądre słowa. Game Day w Polsce, rozbudował, rozbudował się do tego poziomu, dlatego że on odpowiadał możliwościom naszym po okresie komunizmu i też takiej mentalności w kooperacji i w współpracy. Tak. Nie zbuduje się dużej spółki IT, a w zasadzie jest to bardzo mało możliwe, ale we czterech, jak się zbierze e, czterech gości którzy, e, i kobiet, którzy będą chcieli zrealizować fajny projekt mhm. gry, każdy będzie miał po parę tysięcy złotych. inwestuje w hardware i potem, wiesz, software na tym zrobić. Jasne. To jest troszeczkę łatwiej. To jest dużo łatwiej stworzyć grę i stworzyć właśnie w przyszłości, za wiele, wiele lat takiego jednorożca. Mhm. Więc tak, szanse są potężne olbrzymie i pewnie nieraz raz się dowiemy o jakichś spektakularnych wybuchach i spółkach, które kiedyś były no nameem a nagle stały tak, się, się mówią. dużym graczem. No właśnie Creepy Jary jest fajnym przykładem. Teraz mm -hmm. byłem, oni byli partnerem tego Digital Dragons eventu w, w Krakowie i pamiętam jak zaczynali. To, to wcale nie było mega rozpoznawalne. Podmiot i wcale nie było tezy, że to musi się udać, ale udało się i to jest piękne. I takich sukcesów będzie przed nami bardzo wiele. One będą okupione krwią, potem łzami, ale na, pewno, ale na pewno, jeżeli chodzi o branżę, to ona nie traci tego swojego potencjału. Ona go ma i, i największe szanse na taką skalowalność są właśnie tutaj. Szczególnie jeszcze już zamykając w klamrę, że to jest takie B2C. I ja uważam, że to jest potężne bezpieczeństwo. Jak patrzę na wszystkie biotechy i produkty o podłożu medycznym, to tam zawsze mam obawę, nawet jeżeli ten projekt jest doskonały, to dlaczego na przykład jakiś moloch miałby nie stworzyć wewnętrznie patentu, który mógłby obchodzić albo być nawet lepszy od tego, który został zrealizowany. Tak, Więc musi być odbiorca. Ciężko jest w takie biznesy B2C, które oczywiście też są, ale nie w takiej ilości. A gamedev to jest mhm. potężna... Jest jedna potężna platforma do sprzedaży, są konsole, które z roku na rok się rozbudowują. I nawet jak uważam, że nic nowego nie powstaje, to chociażby takim. Ciągle zaskakują. Był Switch, który się pojawił tak. i, i odmienił trochę percepcję gry. I znowu Nintendo okazało się być bardzo mądre i wiedzieć, co oferować. Tam jest strasznie duży zmysł w tym Nintendo działań. Widzicie, szanowni Państwo, tutaj. Ciężko jest mi sobie wyobrazić bardziej ciekawe i tak naprawdę refleksyjne, również z perspektywy biznesu, podsumowanie, nazwijmy sobie tego takiego state of play, jeśli chodzi o rynek game devu w Polsce. Moim dzisiejszym gościem był Mateusz Wcześniak. Dziękuję, Dziękuję ci serdecznie bardzo. za zaproszenie. Słuchaj, dzięki bardzo i tutaj widzimy się z Państwem w przyszłym tygodniu. Na razie dzięki, cześć.